Drodzy, na początek proszę przyjmijcie serdeczne pozdrowienia ze zboru z Bielska-Białej. Dziękuję, przekażę. Cieszę się niezmiernie, widząc was, uśmiechniętych, wdzięcznych Bogu. Idziemy do przodu, tak jak tutaj ktoś modlił się o Czechowice. Ja wierzę, tak pomyślałem sobie przez chwilę, że jesteście takim światłem na górze, tutaj dla tej okolicy, dla tej miejscowości. I wierzę, że jeszcze wielu ludzi przyjdzie, zasiądzie w tych miejscach, aby cieszyć się i radować Bożym zbawieniem. Nie po to tylko, żeby przyjść i posiedzieć, ale przede wszystkim po to, aby poznać naszego Zbawiciela. Drodzy, dzisiaj chciałbym podzielić się z wami takim duchowym kluczem, który otwiera drzwi do takiej duchowej perspektywy. Są takie wersety w Bożym Słowie, które jakby otwierają nam horyzonty, spojrzenie na Królestwo Boże, na duchową rzeczywistość. Jednym z takich kluczy jest 2 Koryntian 4:7. Po raz kolejny z łaski Bożej mogę go przeżywać i chciałbym się dzisiaj nad tym fragmentem pochylić i zastanowić, co tak naprawdę Duch Święty pragnie przekazać przez ten fragment. Pozwólcie, że go przeczytam. 2 Koryntian 4:7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która przewyższa wszystko, jest z Boga, a nie z nas. Apostoł Paweł wspomina w tym fragmencie o takich trzech elementach. Po pierwsze mówi o naczyniu glinianym. Po drugie mówi o jakimś skarbie. I po trzecie mówi o jakiejś mocy. I chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie przyjrzeli się tym trzem aspektom, tym trzem elementom. Warto zwrócić uwagę, że w starożytności taką dość powszechną praktyką, szczególnie w czasach, kiedy było zagrożenie jakąś wojną, jakimiś przewrotami, ludzie, którzy mieli jakieś dobra, szczególnie te dobra były zamieniane na złoto, starali się to w jakiś sposób zabezpieczyć przed utratą. Czy to z powodu pożaru, czy to z powodu kradzieży, czy jakichś innych jeszcze. Co robiono? Właśnie tego obrazu użył apostoł Paweł. Wybierano jakieś naczynie, to nie było jakieś, nie wiadomo, chińska porcelana, to były zwykłe gliniane naczynia i te naczynia napełniano tymi dobrami, które posiadali, czy to były pieniądze, czy to była jakaś biżuteria, czy jeszcze jakieś inne dobra. W 2018 roku we Włoszech podczas prac ziemnych znaleziono właśnie taki gliniany garnek i w tym garnku było 300 złotych monet z IV wieku, takich rzymskich monet z IV wieku. Drodzy, jakieś było zdziwienie, bo rzeczywiście podczas wykopów znaleźli jakiś starożytny gliniany garnek i myśleli, że tam nic nie ma, no bo cóż może być po tylu latach, a okazało się, że tam był prawdziwy skarb. Mamy skarb w tych naczyniach glinianych. Apostoł Paweł tutaj właśnie odwołuje się do takiego obrazu, do zilustrowania pewnych, jak na początku powiedziałem, duchowych prawd. Naczynie gliniane było w powszechnym użytku w tamtych czasach. Dzisiaj mamy stal nierdzewną, mamy jakieś inne jeszcze różne naczynia, które używamy. Technologia poszła do przodu, ale w starożytności to było coś powszechnego. Wypalanie z gliny różnego typu naczyń, takich powszechnych i też lepszych. Czasami gdzieś w muzeach możemy zobaczyć ładne, pięknie wykonane, na przykład greckie jakieś naczynia, które naprawdę są arcydziełami. Tutaj jest mowa o zwykłym, pospolitym naczyniu. Było tanie. Do wyrobu takich naczyń używano gliny, zwykłej gliny. Miały proste kształty, często były porowate.
miały mikropęknięcia, które powstawały w wyniku wypalania, bo ta glina, gdy zostaje tam w odpowiedniej temperaturze wypalana, wtedy powstawały mikropęknięcia. Były to naczynia oczywiście nietrwałe, bardzo kruche. Mała nieuwaga i wiadomo, co z tego było. Dlaczego apostoł Paweł porównuje człowieka, można by powiedzieć głębiej, chrześcijanina do glinianego naczynia? Skąd u niego taki pomysł? Dlaczego w ten sposób właśnie przedstawia człowieka? Myślę, że miał bardzo, bardzo konkretny w tym cel. I pozwólcie, że odwołamy się najpierw do Starego Testamentu, a potem odwołamy się do Nowego Testamentu. I posłuchajcie, co mówi Stary Testament, Jeremiasz 17:5. To mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca się jego serce. Jest to proroctwo, które w Starym Testamencie Jeremiasz przekazywał do narodu wybranego. Jest to bardzo mocny przekaz. Przekaz, w którym użyto słowa przeklęty człowiek, przeklęty mąż. Czym jest przekleństwo? Jak moglibyśmy najprościej zdefiniować to słowo? Bo wiecie, dzisiaj przekleństwo, znaczy to słowo zmieniło znaczenie. Przekleństwo to są wulgaryzmy dzisiaj. Gdybyście do słownika zajrzeli, to tak się tłumaczy przekleństwo. Ale kiedy spojrzymy z biblijnego punktu, to przekleństwo oznacza utratę, brak Bożej przychylności. To jakby człowiek utracił Boży parasol, Bożą ochronę, Boże błogosławieństwo, Bożą przychylność. Wyobrażacie sobie taki stan człowieka? I prorok używa tutaj tego mocnego słowa. Wobec jakich ludzi używa tego słowa? Na czym polega to przekleństwo? I tutaj podkreśla dwie rzeczy. To ten przeklęty mąż to człowiek, który opiera się na drugim człowieku. Nie na Bogu, ale na drugim człowieku. Ktoś, wiecie, to tak jak w czasach komunizmu było, jak się miało znajomości, to ten ktoś coś załatwił, tak? Mogliśmy się oprzeć na kimś, załatwić coś, kupić coś i tak dalej. I ten obraz można przenieść tutaj. Ktoś, kto jest sprytny, mocny, odważny, bohaterski, i drugi człowiek stoi koło niego i mówi, o, to przy nim chcę być. On jest moją ochroną, on jest moim wsparciem, on jest moim zabezpieczeniem. Często jak król był taki silny, sprawny, mądry, to naród się gromadził wokół niego i miał poczucie bezpieczeństwa. Ale to jest bardzo złudne, ponieważ mógł się znaleźć w okolicy inny król, który był jeszcze lepszy i wtedy taka sytuacja kończyła się dramatycznie. A więc pierwsze, taki człowiek, który opiera się na innych ludziach. Drugie, to swoją siłę upatruje w swoim cielesnym usposobieniu. Czyli ja, tutaj ktoś, a w drugim przypadku to przekleństwo przychodzi, gdy człowiek opiera się na swojej sile, na swoim sprycie, na swojej mądrości, na swojej filozofii. Biblia mówi jednoznacznie, przeklęty mąż. Kiedy czytamy ten fragment, zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Ale drodzy, kiedy popatrzymy na system wartości, w którym żyjemy na tym świecie, to on dokładnie odzwierciedla to przekleństwo. Ludzie nie szukają Boga w świecie, w ogóle Go nie znają. Ludzie opierają się na sobie, opierają się na innych, na systemach, na partiach politycznych, na armii, na czymkolwiek. Czymkolwiek, co da im siłę do tego, aby panować. Wybujałe ego. Przeważnie ludzie, którzy do czegoś dochodzą, tak? Zaczynają uważać, że są wielcy, że zasługują na uznanie i szacunek. I być może. Dzisiaj oglądamy olimpiadę, ludzie dokonują wielkich rzeczy. Warto spojrzeć i powiedzieć, o fajnie, pracował, osiągnął cel, tak?
Ale kiedy człowiek zaczyna na tym budować, wraca do domu i mówi, jestem wielki, bo zrobiłem to czy tamto na olimpiadzie. No, za 4 lata będzie następna, tak? I inni wejdą, zrobią coś większego. Więc to jest coś, co się zmienia, coś, co jest płynne. Ale człowiek może budować na swoich sukcesach swoje ego. I oczekiwać, że inni będą go uznawać, będą go szanować, będą go hołbić. W świecie Bóg jest nieistotny. Nawet jeśli jest na ustach ludzi, to on nie jest istotny. To jest slogan, którego używają, aby przyciągnąć choćby uwagę chrześcijan. Mogliśmy oglądać i wierzę, wielu z was oglądaliście otwarcie olimpiady, gdzie świat w sposób otwarty zakpił sobie z chrześcijaństwa. Nie spodziewałem się niczego wielkiego po tej uroczystości, bo to jest świecka uroczystość. Ale tutaj bardzo wyraźnie widać było złośliwość, pewną agresję, pewne przesłanie w stosunku do nas, chrześcijan. Ale pomyślałem sobie, Pana prześladowali, opluwali, oskarżali, oczerniali, nawet go ukrzyżowali. To on powiedział, że i was podobnie. Jedni będą was prześladować, inni będą was słuchać. A więc widzimy, że w świecie jest zupełnie inny system wartości. System, który utwierdza człowieka właśnie w tym opieraniu się na sobie lub na innych. My, zróbmy. To już jak wieżę Babel budowano, pamiętacie? Zróbmy, zbudujmy sobie wieżę. Nawet nie pytali Pana Boga, czy to się będzie Jemu podobać, czy nie. Zbudujmy sobie i już. Znalazł się jeden przywódca, sprowokował pozostałych. W świecie liczy się spryt, przebiegłość. Najlepsi wygrywają. Niestety nie ma miejsca dla słabych. Słabsi, słabi muszą odejść. I dla mnie, powiem wam szczerze, często się nad tym zastanawiam, takim najbardziej drastycznym obrazem jest naród niemiecki. Ludzie wykształceni, ludzie, którzy wnieśli wiele do kultury świata, nawet do chrześcijaństwa i stają się barbarzyńskim narodem, który niszczy słabych, wyniszcza tych, których uważają za gorszych od siebie. Ale taka jest natura świata. Nie powinniśmy być zdziwieni tym. Tak po prostu się dzieje i tak się będzie dziać aż do przyjścia naszego Pana. I będzie prawdopodobnie coraz trudniej. Naprawdę zaczynam być wdzięczny Bogu, że mogę swobodnie przyjechać tutaj do Czechowic, że mogę pójść do siebie do zboru, że mogę usiąść, że mogę z ludźmi rozmawiać. Czasami gdzieś w górach, czy kogoś spotkam, mogę odważnie powiedzieć, jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, ufam Bogu i nie muszę się obawiać, że stracę głowę z tego powodu. Ale teraz przyjrzyjmy się, co mówi Nowy Testament właśnie na temat takiej postawy człowieka. Apostoł Paweł w Rzymian 7,14 powiada tak, wiemy bowiem, że zakon, czyli Boże prawo, jest duchowe, jest duchowy. I to prawda, że zakon jest odzwierciedleniem Bożej natury. To nie jest Boża złośliwość wobec człowieka, że utrudnimy człowiekowi życie, damy mu zakon, damy mu 10 przykazań i niech się męczy. Nie, te 10 przykazań jest odbiciem jego natury, jego istoty. On taki jest. On nie kradnie, on nie kłamie, on nie zazdrości, ma tą pozytywną zazdrość, tak? Jest zazdrosny o nas, ale w tym takim pozytywnym sensie. I Paweł mówi, że zakon jest duchowy, ja zaś, powiada, cielesny, zaprzedany grzechowi. I potem wyjaśnia tą ideę i powiada tak, albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynię. Gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Znamy to? To jest najlepszy dowód na to, że żyjemy w ciele, tak? Ciągle, jeśli tylko mała nieuwaga, zlekceważenie pewnych zasad duchowych, nagle ten stary człowiek zaczyna wracać do naszego życia. I w wersecie 22 czytamy, bo według człowieka wewnętrznego
mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, inne prawo, który walczy przeciwko zakonowi uznawanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest gdzie? W moich członkach, tak? W moich członkach. I mamy w wersecie 24 taki rozpaczliwy krzyk człowieka. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Drodzy, ten fragment jest stosunkowo trudny, ale wziąłem go pod lupę, dlatego że warto jest się przyjrzeć mu bliżej. Mamy oto wyznanie kruchego człowieka. Człowieka, który pragnie podobać się Bogu. Macie to pragnienie? Wiecie, jak rano wstaję, mówię, Panie, niech ten dzień będzie dla Ciebie, tak? Ale wieczorem, Panie, przepraszam. Znów to czy tamto się wydarzyło w moim życiu. To nie jest moja złośliwość. To nie jest coś, co ja planowałem rano. Ale tak wyszło. Panie, chcę spędzić z Tobą więcej czasu dzisiaj. Ja potem idę w wir życia i przychodzi wieczór. Mówię, nawet nie miałem czasu pomyśleć, tak? Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w ciele. Odkrywamy pewną siłę, która sprzeciwia się temu pragnieniu. Chcemy, ale jest coś, co nam ciągle próbuje przeszkadzać. Coś, co staje na drodze. Biblia mówi, że człowiek z natury, mówimy o człowieku ogólnie, jest zły i sam z siebie nie jest w stanie żyć według Bożych wartości. Właśnie w tym fragmencie apostoł Paweł przyznał się do czegoś, że próbował. Próbowałem, Boże, nie dam rady. Nie jestem w stanie. Nie potrafię. I to jest ten krzyk rozpaczy. I drodzy, kiedy tak zastanawiałem się nad tym fragmentem, nad tym wyznaniem, warto jest przeczytać szerzej. Tam jest więcej, troszeczkę ja tylko wybrałem krótki fragment. Ale Paweł biadoli nad swoim losem. Nie potrafi się z tym pogodzić. Wie, że to nie o to chodzi. Wie, że to, co robi, nie wiem, być może miał problem z jakimś grzechem. Tak wskazuje kontekst. I nie radził sobie. Oczywiście, jak już pisał ten list, to już był po. Ale był w jego życiu okres, w którym coś było, z czym sobie nie radził. Coś, co się nazywa grzechem. Nędzny ja człowiek, mówił o sobie. Chcę, a nie wychodzi. Wkładam cały wysiłek w to wszystko, ale to nie działa. Boże, co ja mam zrobić? Ja się nie nadaję do Królestwa Bożego. Mieliście taką modlitwę na ustach? Bo ja miałem już kilka razy w swoim życiu. Mówię, Boże, wykreś mnie z tej listy dzieci Bożych, bo ja się do tego nie nadaję. I drodzy, kiedy tak się zastanawiałem, pomyślałem sobie tak. Jaką pracę musiał wykonać Duch Święty w sercu apostoła Pawła, aby zrozumiał, że jest kruchym naczyniem. I to nie jest bezpodstawne, bo przyjrzyjmy się teraz przez chwilę, z jakiego poziomu rozpoczyna swoją przygodę chrześcijańską, swoje chrześcijaństwo apostoł Paweł. Myślę, że w o wiele trudniejszej sytuacji był niż ktokolwiek tutaj na sali. A zobaczcie do Filipian 3, werset od 4. Apostoł Paweł mówi o sobie i powiada tak. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, słyszycie? Ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany 8 dnia, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości, powiada prześladowca Kościoła.
co do sprawiedliwości opartej na zakonie, słyszycie to? Człowiek bez nagany. Widzicie jego portret? To jest portret takiego wzoru, doskonałego wzoru faryzeusza w tamtych czasach. Wybraniec Boży. Jestem wybrańcem Bożym, mówi apostoł Paweł. Obrzezany dnia ósmego. Obrzeska jest znakiem przynależności, tak? Do Boga. Powiada, i to nie byle co, nie jestem jakimś prozelitą, przepraszam, się język myli, ale jestem rodowitym Żydem. I potem powiększa swoją listę z pokolenia Beniaminowego. Można przejść obok i powiedzieć, no okej. Ale zwróćmy uwagę, że pokolenie Beniamina dostało tereny wokół Jerozolimy. To jakby powiat jerozolimski należał do tego pokolenia. Byli w sposób szczególnie wyróżnieni. Nie musieli iść daleko do świątyni. A więc to był ród, grupa, która wraz z Judejczykami ostali się przy Bogu, bo dwa Juda i Beniamin utworzyli państwo po podziale i oni w zasadzie dotrwali do końca. Więc to było również jego chlubą. Faryzeusz. Kto to jest faryzeusz? To człowiek, który się oddziela. Od czego? Jest to Żyd żyjący w separacji. W separacji od osób nieczystych, aby móc zbliżyć się do Boga. Popatrzcie, co było w jego głowie, zanim się nawrócił. W jakim miejscu on był, w jaki sposób on postrzegał pobożność, w jaki sposób oglądał, widział Boga, powołanie. To wszystko było w nim i to było bardzo mocno utwierdzone. To nie był człowiek łagodny, spokojny, bo zwróćcie uwagę, jaki był dynamiczny w prześladowaniu chrześcijan. Był prawdopodobnie cholerykiem. Był człowiekiem odważnym, był człowiekiem, który myśli krótko i działa. I potem powiada, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Byłem doskonały. Patrząc z punktu zakonu mojżeszowego. Ale co my tutaj widzimy? Widzimy tutaj wyznanie człowieka skupionego na sobie, opierającego się na sobie. I drodzy, apostoł Paweł, kiedy pisał ten list, miał już to za sobą. Właściwie możemy powiedzieć, że patrząc na jego życie, na jego przemianę, możemy się wiele nauczyć. Ale czy ktoś tutaj z nas mógłby utożsamić się z nim i powiedzieć, tak, podobnie myślałem? No ja przynajmniej tak nie mogę powiedzieć. Raczej czułem się poganinem, który nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, grzesznikiem, nie nadającym się do Królestwa Bożego, ale Bóg ulitował się nade mną i prawdopodobnie każdy z nas mógłby się utożsamić raczej z moją postawą w mniejszym lub większym stopniu. Ale ten człowiek miał zupełnie inną przeszłość. I kiedy patrzę na jego postawę po nawróceniu, a na swoją, to on był gdzieś tutaj, a ja byłem gdzieś tutaj. Niebo jest daleko oczywiście i dla mnie, i dla niego. Ale on, Bóg musiał w jego życiu wiele rzeczy wyprostować, które były o wiele głębiej zapisane niż w moim życiu, bo w moim życiu był bałagan, a on miał pewne rzeczy poukładane, i miał przeświadczenie przekazywane od pokoleń, że ma rację, że tak ma być, że to jest jedyna droga. I teraz Duch Święty zaczyna pracować z Pawłem. Bóg musiał go złamać. Musiał doprowadzić go do krytycznego stanu.
do punktu przełamania. Dlatego w tym wierszu czytamy: nędzny ja człowiek. To nie jest jakaś, wiecie, ciekawostka wypowiedziana z jego życia, to jest krzyk rozpaczy. Wszystko, na czym się opierał, na czym budował, nagle mu się rozpadło. Nie ma fundamentu. Musi wszystko zacząć budować od nowa. I drodzy, czasami potrzebujemy w naszym życiu takiego wstrząsu. Potrzebujemy takiego usunięcia tego, na czym budowaliśmy dotychczas. I Pan Bóg to czyni w naszym życiu. Jeśli my to nie zrobimy, to On nas doprowadzi do takiego stanu krytycznego, gdzie jedyną modlitwą, jaką potrafimy, to nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego? Nagle odbijamy się od ściany. I drodzy, Paweł przeszedł przez to. Jego życie stało się zupełnie inne. Kiedy obserwuję listy, które pisał po kolei, to jego przemiana była niesamowita. I jego życie jest dla mnie dowodem na to, że wszystko u Boga jest możliwe. Wszystko u Boga jest możliwe. Jeśli jesteś w podobnym miejscu, to chcę ci powiedzieć, że u Boga wszystko jest możliwe. Wszystko może ulec głębokiej przemianie. Tak, abym ja i ty, abyśmy mogli żyć w nowy sposób. Paweł budował na sobie. Nie był nawet świadomy tego. Popatrzcie, co potrafi religia zrobić z człowieka. Potrafi uruchomić właśnie te najniższe pokłady. Zaczął budować na swojej sile, tak? Na sile swojej woli. To z jego ust wyszło co do zakonu człowiek beznagany. Ile Pan Bóg musiał z zachodu uczynić, aby Paweł się nawrócił. Jak wiemy, pod Damaszkiem, tak? Oślep na 3 dni, spadł z konia. A więc wydarzyło się w jego życiu coś wielkiego, wielki wstrząs. I od tego momentu zaczyna się nowy rozdział w jego życiu. Ale Paweł myślał sobie, że trochę poprzesuwa klocki i będzie fajnie. Ale Bóg dokonał głębokiej przemiany. I drodzy, to nie jest odosobniony przypadek. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu budował lub ciągle budujemy na sobie, na swoim ciele, na swoich sile woli, na swoich zasadach, na swojej filozofii. I Pan Bóg doprowadza nas do krytycznego momentu, aby to mogło ulec zmianie. Człowiek musi odkryć. Nie tylko odkryć, bo czasami coś na 15 minut odkrywamy, tak? Ale potem wracamy do starego. Ale tu chodzi o to, żeby to weszło do naszego codziennego życia. Żeby to stało się czymś, co jest istotne, co jest oczywiste w naszym codziennym życiu. Że jesteśmy kruchymi naczyniami. Jesteśmy naczyniami, w które Bóg umieścił swój skarb. I te naczynia są bardzo kruche, są niedoskonałe. Dopóki chrześcijanin jest skupiony na sobie, dopóki czyni oparcie z własnego ciała, nie odkryje skarbu, który jest w nim. To działa jak zaślepienie. Nie widzimy tego, co Bóg włożył do naszego życia. To musi zostać usunięte. I wtedy nagle zaczynamy najpierw krzyczeć: nędzny ja człowiek, a potem przychodzi 8 rozdział listu do Rzymian. Wiecie, jak się zaczyna? Teraz nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Paweł pomiędzy 7 a 8 rozdziałem przeżył objawienie Boże i odkrył coś niesamowitego. Odkrył zwycięski krzyż Jezusa Chrystusa. I prawdopodobnie od tego momentu zaczyna budować zupełnie nową formę duchowego życia. Co to za skarb, który Bóg umieścił w naszych sercach?
Rzymian 8, 9, nie pójdę daleko, odwołam się do Rzymian. I apostoł Paweł napisał tak, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. A myślę, że on doskonale wiedział, co tutaj napisał. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, to jest to jeśli. Jeśli kto zaś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Drodzy, i tutaj warto się na chwileczkę zatrzymać przy tym fragmencie, ponieważ on odkrywa przed nami jakby kolejną prawdę. Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. I potem podaje warunek. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. I na chwileczkę pozwólcie, że się zatrzymam. Często szukamy dobrych uczuć, szukamy potwierdzenia, szukamy czegoś, co by nas upewniło, że Duch Boży jest we mnie. Ale zobaczcie, co tu jest napisane. Nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli Duch Boży jest w nas. W jaki sposób jedynie mogę stwierdzić, że Duch Boży mieszka we mnie? Jak przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, najpierw narodzenie na nowo, modlę się językami, tak? To jest znak, który Bóg mi dał. A tak naprawdę chodzimy w wierze. Jeśli doświadczyłem narodzenia na nowo, doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym, co jest wielkim błogosławieństwem, apostoł Paweł mówi, Duch Boży mieszka w tobie, nie jesteś już w ciele. Jesteś w duchu, ale możemy żyć w ciele. Możemy, podobnie jak przed chwileczką obserwowaliśmy Pawła, Duch Boży był już w nim, ale on ciągle był w ciele. Dlatego, że pewne rzeczy w naszym myśleniu muszą zostać zmienione, tak abyśmy patrzyli na rzeczywistość w zupełnie inny sposób. A więc nie modlimy się, Duchu Święty, przyjdź do mojego życia. A Duch Święty mówi, już jestem. Duchu Święty, to, tamto, owo. Jestem. Zacznijmy współpracować. Zacznijmy być sobą. Miej, buduj relacje ze mną. A będziesz odkrywał rzeczy, które cię zadziwią. Apostoł Paweł bardzo dosadnie mówi tutaj, że Duch Boży mieszka w chrześcijaninie. Chrześcijanin, podkreślę to, często to podkreślam, to człowiek, który narodził się na nowo z Ducha Bożego. Jeśli tylko został polany wodą, czy zanurzony w wodzie, to jest to mokry grzesznik, tak? Natomiast chrześcijanin to człowiek, który narodził się na nowo, który spotkał się osobiście z Bogiem i doświadczył narodzenia na nowo, tej głębokiej, wewnętrznej przemiany. I w 1 Koryntian, tylko przypomnę, 6,19, jest to taki mój ulubiony werset, do którego lubię wracać. Apostoł Paweł napisał, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Nurtuje mnie zawsze, jak to czytam, to pierwsze słowo, te pierwsze dwa słowa w zasadzie. Czy nie wiecie? Nie wiecie jeszcze tego? To coś nam mówi, że jako chrześcijanie możemy nie wiedzieć. Możemy żyć w nieświadomości, że w naszych kruchych naczyniach jest złożony potężny skarb. A czym jest ten skarb, o którym mówi apostoł Paweł? To Duch Boży, który mieszka w nas. Duch Święty, który postanowił zamieszkać we mnie i w tobie. Popatrzcie, jaką mamy głęboką, niesamowitą relację z Bogiem przez Ducha Świętego. Nawet z mężem czy z żoną nie jesteś w stanie być tak blisko. Zgodzicie się ze mną? Możemy tej relacji nie pielęgnować. Może ona być martwa w naszym życiu, ale On jest. I On chce mówić do ciebie.
a on chce słuchać, co ty masz do powiedzenia. I wcale nie musisz krzyczeć. Myślę, że każdy z nas przeżył taki wewnętrzny dialog, rozmowy z Duchem Świętym w naszych sercach. Wystarczy zamknąć oczy, wyciszyć się i już jesteś. Czy może być coś piękniejszego? Czy może być coś prostszego, co Bóg wymyśli? Musimy też pamiętać, że jesteśmy naczyniami, w którym jest ukryty skarb, umieszczony skarb. Tym skarbem jest Duch Święty, nie my. My jesteśmy właśnie tymi naczyniami kruchymi. Może w oczach tego świata bezwartościowymi. Może w oczach szatana jeszcze bardziej bezwartościowi. Ale w oczach Bożych to kruche naczynie ma wartość. Dlatego tam złożył swój skarb Ducha Świętego. Nie należycie też do siebie samych. A więc naczynie należy do skarbu, nie na odwrót. To naczynie jest ze względu na skarb, bo Bóg chciał je zabezpieczyć, chciał je umieścić i Duch Święty wypełnia każde otwarte serce. Czy nie wiecie? Albo czy nie wiecie? I błogosławieństwem jest odpowiedzieć w każdym momencie swojego życia: tak, wiem. Boże, wiem. A najlepiej to sprawdzić, czy wiesz w krytycznych momentach. Kiedy jest ciężko, kiedy jesteś zmęczony, zniechęcony, kiedy przeżywasz trudny czas, gdzie kierujesz swoją uwagę? Do swojego ciała, do swojej cielesności, czy do Ducha Świętego, który jest w tobie? I tego chce nas nauczyć, abyśmy na Nim budowali i opierali swoje życie. Dlatego mówi: nie należycie do siebie samych. Patrzę w lustro i no, w Polsce jest wolność, nie ma niewolnictwa, tak? Każdy jest obywatelem, do każdego mówimy: proszę pani, proszę pana, tak? Państwo wszyscy. I jesteśmy ukształtowani w takim myśleniu wolnościowym, demokratycznym. Co mi tutaj kto? Mam takie same prawa. Tak, jeśli chodzi o współobywateli, tak. Ale jeśli chodzi o Pana Boga, nie należymy do siebie samych. I to nie jest średniowieczne niewolnictwo. To przynależenie do Pana. Nie bójmy się użyć słowa niewolnictwo. Ta niewola w Chrystusie jest oparta na miłości. Jest oparta na miłości. I to nasze przynależenie jest, myślę, chwilowe, w tym sensie, że potrzebujemy Bożej ochrony, Bożego prowadzenia, ponieważ żyjemy w złym świecie, pełnym grzechu, pełnym nienawiści, świecie, który jest zdominowany przez moce ciemności. I potrzebujemy być w Chrystusie. On jest naszą tarczą, naszą ochroną. Jak mówi 91 psalm, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Boga: ucieczko moja i twierdzo moja. I drodzy, myślę, że kiedy będziemy w niebie, to ta wolność, która była w ogrodzie Eden, powróci do nas. Już, myślę, nie będzie drzewa poznania dobra i zła, bo zło poznaliśmy, tak? A teraz odkrywamy dobro. I będziemy już wiecznie z Panem, będziemy cieszyć się pełną wolnością, diabła, zła, grzechu już nie będzie. Dlaczego Bóg umieścił ten cudowny skarb w tak kruchym naczyniu? Nieraz patrzę na siebie i mówię: Boże, nie pomyliłeś się? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w wersecie 7. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga,
a nie z nas. Widzicie, znów wracamy do tego układu albo w ciele, albo w duchu. I Bóg umieścił Ducha Świętego w nas po to, aby wziąć sobie chwałę przede wszystkim. Bo kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu, kiedy pozwalamy, aby nas prowadził, wtedy Boża chwała się objawia. Jego moc się objawia. Zaczynamy doświadczać ponadnaturalnego życia. Ale kiedy opieramy się na ciele, jakby drzwi są zamknięte i całe zasoby, którymi dysponujemy, to jesteśmy my. Nawet się możemy modlić. Ale gdzieś ta wiara jest usadowiona w ja, w moim ja, w moich możliwościach, w mojej sile, w mojej woli, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Wróćmy na chwilę do tego odkrytego skarbu, o którym wspomniałem na początku. Po weryfikacji, ustaleniu daty i tak dalej, i zinwentaryzowaniu znaleziska, umieszczono go w lokalnym muzeum. Można pojechać i obejrzeć w specjalnej szklanej gablocie, zabezpieczonej oczywiście. Misternie rozsypano 300 monet ze złota. A obok, gdzieś tam w narożniku, postawiono to gliniane naczynie, w którym był. Jak myślicie, gdy tam przychodzą turyści, gdy przychodzi jakiś turysta, na co zwraca uwagę? Na gliniane naczynie? Może gdzieś tam kątem oka rzuci. To złoto. Skarb jest przedmiotem zainteresowania. I pewnie chodzą wokół gabloty, oglądają, ekscytują się, cieszą się tym. No bo rzeczywiście to ma swoją wartość. Naczynie jak naczynie. Myślę, że to chciał przekazać apostoł Paweł. To chciał nam przekazać. Naczynie, owszem, jest potrzebne, jest ważne, ale przede wszystkim on światło kieruje na skarb, który jest w nim ukryty. Oryginalne słowo tutaj użyte zostało przetłumaczone jako moc, aby się okazało, że moc, która przewyższa wszystko. Ale w oryginale to słowo brzmi w grece dynamis. To coś nam mówi? Kiedy wymyślono środek do wysadzania skał, szczególnie w kopalniach, gdzieś tam w kamieniołomach, wiecie, to jest ciężka praca, więc szukano jakichś rozwiązań i wynaleziono środek, taką laseczkę, którą się podpala, ląd, no i ona czyni swoje. Właśnie nazwano dynamit, od tego słowa. W dynamicie, w tej lasce jest ukryta potężna moc, potężna siła, która kruszy skały. I ten obraz jest przeniesiony, czy ten obraz jest zawarty w tym słowie, dynamis. Aby się okazało, że dynamis, który przewyższa wszystko, jest z Boga, a nie z nas. I drodzy, kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, pomyślałem sobie, że właśnie kiedy poddajemy się Bogu, poddajemy się Duchowi Świętemu, kiedy pozwalamy, aby nas prowadził, owocem Ducha są. I zaczynamy żyć w ponadnaturalny sposób. Zaczynają pojawiać się w naszym codziennym życiu owoce, o których nawet nie myśleliśmy. Zaczynamy być cierpliwi, dobrotliwi, łaskawi, uprzejmi, mili, uczynni. Zaczynamy przejawiać cechy Pana Boga w naszym życiu, bo ten dynamizm jest w nas. I pozwoliliśmy
oddaliśmy się do Jego dyspozycji. I Duch Święty zaczyna nas przemieniać, zaczyna nas przekształcać. I my sami jesteśmy zdziwieni, że to jest możliwe. Jestem taki nerwowy, taki niecierpliwy, a tutaj coś się zmieniło. To ma też ogromne znaczenie. Tutaj siostra modliła się o to, aby Kościół w Czechowicach rósł. I myślę, że to jest ogromną troską naszego Boga. To On powiedział, że my, czyli chrześcijanie, czyli Kościół Jezusa Chrystusa, dzisiaj możemy to personalnie odnieść, Kościół w Czechowicach Dziedzica jest światłością tutaj dla tej ziemi. Jesteście Jego solą. Wiecie o tym? Wiecie. Pewnie nieraz było tutaj przypominane. Ale drodzy, kiedy świat jest poruszony? Kiedy w swoim ciele, tak jak apostoł Paweł, mogę powiedzieć, co do zakonu, człowiek beznagany? I niekiedy tak się zachowujemy. Ale kiedy ludzie żyjący obok nas widzą, że jesteśmy kruchymi naczyniami, że jesteśmy podobni do nich, że też popełniamy błędy, że nie wszystko nam w życiu wychodzi, ale jesteśmy inni, dlatego że kiedy popełnimy błąd, mamy odwagę pójść i powiedzieć przepraszam. Kiedy zrobimy coś nie tak, to chcemy to naprawić. To widać, jeśli Duch Boży nas prowadzi. I powiem szczerze, to najbardziej dotykało moich sąsiadów, moich bliskich, moją rodzinę, bo nie udawałem, że już jestem doskonały, bo nie jestem, ale widzieli w moim życiu Boży charakter, czy coraz bardziej Boży charakter, że jestem inny. Niekiedy ludzie przychodzili i mówili, ty jesteś inny. Dlaczego jesteś inny? Co cię tak wyróżnia? I wtedy miałem okazję powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym, że narodziłem się na nowo, że niczym się nie różnię od ciebie, jestem taki sam, tylko Bóg umieścił skarb w moim sercu. Jakie wnioski płyną z dzisiejszego rozważania? Po pierwsze, musimy nauczyć się pamiętać, że jesteśmy kruchymi naczyniami. Czy możemy powiedzieć amen? Wiecie, często jest tak, ja się też łapię w swoim życiu, że niby to wiem, tak? Tak, tak, Panie Boże, wiem to, znam to. Ale potem zaczynamy budować coś w ciele, tak? A tu chodzi o to, że mamy o tym pamiętać w każdych okolicznościach. Aby wziąć, jak to Pan Jezus powiedział, na swoje ramiona krzyż, zaprzeć się samego siebie i brać krzyż. Ile razy? Codziennie. To jest właśnie to. To jest właśnie to, że nie upatruję w sobie siły. Wiem, jak niewiele mogę, ale jest ten skarb, który Bóg umieścił we mnie. To jest Duch Święty. I drodzy, ta świadomość ma ogromne znaczenie. Właściwie jest kluczowa w naszym duchowym życiu. I warto przyjrzeć się, czy to funkcjonuje we mnie, w moim codziennym życiu. I druga prawda, którą chciałbym podkreślić, to właśnie to, że tym skarbem, który Bóg umieścił. I to nie jest tak, że jak jesteś dobry czy dobra, to wkłada skarb. Jak coś narozrabiałem, to zabiera z powrotem. No, jak będę widział, że już okej, no to ci wrócimy z powrotem. Nie, Duch Święty jest w nas, chyba że Go wyprosimy. Chyba że to my powiemy dziękuję. I czasami sobie myślę, jakie to musi być przykre dla Niego, bo nie zawsze postępuje tak, jak powinienem. A On w tym jest, ze mną. I czeka cierpliwie, aż się upamiętam,
aż przyjdę, przeproszę i wkroczę na tą właściwą drogę. I właśnie ta trzecia rzecz, czy jesteśmy gotowi zaprzeć się temu glinianemu naczyniu, które nam towarzyszy od samego początku. Wiecie, to jest niesamowite, jak szybko dziecko odkrywa swoje ja. Zauważyliście to? Teraz mam już drugi miesiąc wnuczków w domu i mogę obserwować, jak szybko potrafią ustawić sobie świat pod siebie, aby osiągnąć swoje cele. Nie interesuje ich za bardzo, co tam dziadek myśli czy babcia. On to musi mieć, bo bez tego będzie nieszczęśliwy. I drodzy, z nami było chyba podobnie, ale już zapomnieliśmy o tym. Ale gdzieś ta stara natura jest ukryta i to, co apostoł Paweł z krzykiem wyznawał, nędzny ja człowiek. Jeśli chcemy, aby to nowe, ten skarb, ta Boża chwała, Boża moc, ten dynamit objawiał się w naszym życiu, musimy zaprzeć się, sprzeciwić się temu glinianemu garnkowi. Powiedzieć, umarłeś wraz z Chrystusem 2000 lat temu na krzyżu i dzisiaj żyję już nie dla Ciebie, ale żyję dla mojego Pana. I w ten sposób otwieramy drzwi, aby Boża moc, Boża łaska, Boża potęga objawiała się w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, naszych sąsiadów, w naszej pracy. Wszędzie tam, gdzie się skontaktujemy, gdzie się spotkamy z ludźmi. A wiecie, ta duchowa atmosfera idzie przed nami. Jeśli jesteśmy blisko Boga, to ludzie nie wiedzą dlaczego, ale czują, nawet zwierzęta to czują, że jesteśmy inni. Zauważyliście to? Nieraz poszedłem do kogoś, mówi, ty ten pies zupełnie jakby zgłupiał. Mówi, on normalnie szczeka na wszystkich, a koło ciebie goni się, łasi się, cieszy. Dlaczego? Bo całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych, dzieci Bożych. Drodzy, przed nami wielkie zadanie. Kiedy pójdziemy do nieba, już będzie zupełnie inna rzeczywistość, ale dzisiaj możesz swoje życie budować na glinianym garze albo na skarbie, który został w nim umieszczony. To ty każdego dnia, w każdych okolicznościach, w każdej chwili podejmujesz decyzję, na czym się oprzesz, na czym będziesz budował. Drodzy, tym słowem chciałem się z wami podzielić, zachęcić. Nie wiem, czy mi się udało, ale zaglądajcie do Bożego Słowa. Jesteśmy wyjątkowi w oczach Bożych, cudowni. Popatrzcie, jaki skarb włożył w nasze serca, jak nam zaufał i jak pragnie być blisko każdego z nas. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.